końcu nastał czas na zapowiedziane dawno temu Q&A. Pejo. No przepraszam, że tak długo mi to zajęło. Jak już nieraz wspominałem, nie jestem YouTuberem. YouTube'em nie zajmuję się na co dzień i po prostu mam bardzo mało czasu. Ale w końcu znalazłem tą chwilę, żeby nagrać odpowiedzi na wasze pytania. Bardzo dziękuję za wiele bardzo ciekawych pytań. No i mam nadzieję, że uda mi się na nie odpowiedzieć. Chciałbym zacząć generalnie od tego, od pytania, które często się pojawia. Nie było go w tych pytaniach dotyczących tego filmu, ale często ono się pojawia pod wieloma odcinkami moich filmów i dotyczy ono otwartej klapy silnika podczas jazdy. Ponieważ no, wiele jest komentarzy na ten temat, chciałbym się do tego ustosunkować raz i na zawsze. No, generalnie klapa pomaga. Klapa otwarta pomaga. I nie jest to jakiś mój wymysł, że sobie po prostu tak wymyśliłem, albo ktoś mi powiedział, że to może działać lub nie działać. Sprawdzałem to. Badałem, sprawdzałem, mierzyłem temperaturę silnika, mierzyłem temperaturę głowicy przy otwartej klapie, przy zamkniętej klapie, w różnych warunkach jazdy i generalnie otwarta klapa pomaga, w szczególności w trudnych warunkach, czyli no, w takiej temperaturze, gdy temperatura otoczenia jest bardzo wysoka. No, w Sudanie nawet jak mierzyłem temperaturę głowicy przy otwartej i zamkniętej klapie, no różnica była 20 stopni na korzyść otwartej klapy, także to jest znaczące, a tam temperatura głowicy nawet sięgała jakieś 234 stopnie, jak pamiętam, to było, także no minus 20 stopni to już jest warte otwierania tej klapy. W górach, gdy się jedzie na drugim, pierwszym biegu, gdy ten silnik się męczy, gdy się wspinamy, w terenie bardzo pomaga otwarta klapa. Także ja to stosuję. Tutaj jeżdżąc po Polsce w umiarkowanym klimacie, gdzie mamy 20 stopni powiedzmy, no to oczywiście to nie ma sensu otwierania tej klapy, ale gdy teren się robi cięższy, gdy temperatura jest wyższa, w miastach, gdy jest gorąco, w terenie, w górach, pomaga. Pomaga, sprawdzałem, mierzyłem temperaturę. Dobra, teraz pytania. Aha, ja mam te pytania. O tutaj. Dużo mamy tych pytań, więc mam nadzieję, że uda mi się na wszystkie odpowiedzieć. Dobra, zaczynamy od początku. Baxter19 pisze: szyba przednia ci pękła kiedy? Pękła mi w Kirgistanie. Zaraz po tym, jak wysadziłem mojego pasażera, tego policjanta, któremu tam pomagaliśmy, no jakiś kamień po prostu wprysnął spod koła innego samochodu, no i zbił moją szybę. Damian pisze: czy planujesz wyjazd do Ameryki Południowej? Tak, planuję. Chciałbym ruszyć do obydwu Ameryk. Jak się uda, no to wyruszam z Alaski w przyszłym roku. Gdzieś, no dokładnie za rok planuję zacząć podróż z Alaski na południu. Czyli no, planuję też do Ameryki Południowej dotrzeć. Wieniek pisze: gdzie planujesz jeszcze jechać? No to oczywiście obydwie Ameryki. Czy po dotarciu do celu miewałeś tak, że chciałeś zatrzymać się tam już na stałe? Lub też czy miałeś chociaż... żeby jeszcze raz, czy myślałeś chociaż, żeby jeszcze raz tam przyjechać w przyszłości? No jak docieram już do celu tych moich podróży w Władywostok, Kapsztad, czy przylądek Dobrej Nadziei, no to wtedy myślę generalnie o tym, żeby wracać do domu. No, mam rodzinę, mam dom, tęsknię za tym domem, tęsknię za rodziną, więc o tym myślę. Ale po drodze jest wiele miejsc, do wielu miejsc docieram, do których chciałbym faktycznie w przyszłości wracać. No, podczas tej podróży kilka takich miejsc było, które mnie zafascynowało. Kirgistan między innymi, Tadżykistan, Mongolia. Chciałbym do tych krajów jeszcze raz powrócić. W Afryce, no często wracam do Namibii. Też chciałbym jeszcze raz pojechać do Namibii, Botswana,
Uganda bardzo mi się podobała i Etiopia. Dobra, jedziemy dalej. Jakub pisze, jak dużo zabraliście kart pamięci ze sobą? No tych kart pamięci Albert, fotograf, miał chyba 10. Kamil, operator, miał no przynajmniej z 15. Do tego kart kilka do drona i kart kilka do kamer GoPro, także no w sumie pewnie z 25, może 30 kart mieliśmy ze sobą. Oczywiście materiał podróżując nie trzyma się na kartach, nie magazynuje się na kartach pamięci, tylko magazynuje się ten materiał na twardych dyskach. Także tych dysków było sporo, w sumie jakiś no przynajmniej 15 terabajtów dysków na zgranie materiału i również na backup tego materiału, czyli no, każdego wieczoru się zgrywa materiał z kart, później się go backupuje na kolejne dyski, no i oczywiście karty się rotuje w ten sposób, że rotacyjnie się używa, że karty są ponumerowane, powiedzmy od 1 do 10, używa się pierwszą kartę, jedzie się do tych 10, dociera się do 10 karty, wówczas zaczyna się kolejny raz kartę pierwszą. W ten sposób ten materiał przez jakiś czas jeszcze na kartach jest, gdyby na przykład się źle zgrała, albo jeżeli by był jakiś problem z dyskami, to zawsze można przez jakiś czas jeszcze do niego wrócić. Czyli podstawa: backup zgranego materiału na dyski, każdego dnia to się powinno robić. Planujesz Ameryki? Planuję. Żelazna pięść pisze. Może by kiedyś tak maluchem przez południe Azji? No nie wybieram się na południe Azji maluchem. Chętnie oczywiście się wybiorę w ten rejon świata. Może w przyszłym roku uda mi się pojechać do Tajlandii, ale nie maluchem. Będzie to taki wyjazd turystyczny. Wiron pisze. Dałbyś radę przejechać tą trasę całkowicie sam, bez ekipy? No, myślę, że tak, bez żadnego problemu. Nie jest to wyczyn jechanie samochodem przez świat. Musimy pamiętać, że jednak taki overlanding, jaki ja uprawiam, no to jest poruszanie się po głównych drogach. Tymi drogami codziennie poruszają się setki mieszkańców, lokalnych mieszkańców do pracy, do szkoły, do, nie wiem, meczetu, do kościoła. Setki ludzi, jak nie tysiące, do tego tą trasą podąża setki różnych innych załóg swoimi samochodami. To naprawdę nie jest wyczyn przejechać samochodem przez kontynent. Jest to może wyzwanie, do którego trzeba się przygotować, ale nie jest to jakiś wyczyn czy coś wymagającego jakiegoś, nie wiem, arcy jakiejś wielkiej siły. Także oczywiście jak najbardziej tak. Wyzwaniem największym podczas tej podróży, tutaj dodam, to właśnie było zabranie ekipy ze sobą i produkcja tego serialu, i to faktycznie było największe wyzwanie i najtrudniejsza część tej podróży. To fakt, że udało mi się tą ekipę skomplektować własnym sumptem i własnym sumptem tą serię produkować. Co dalej? Peter Honda pisze, jaką utrzymywałeś średnią prędkość maluchem po dobrej drodze? No na takich dobrych asfaltowych drogach starałem się jechać 70, może 75 km na godzinę. Nie jest to szybko. Oczywiście taka trasa później trwa dosyć długo. No 500 km jedzie się cały dzień, ale to jest taka pewna strategia, którą używam, ponieważ mi zależy, żeby maluch dotrwał, żeby przetrwał i przejechał tą trasę bez awarii. Dlatego oszczędzam silnik. No, a najlepszym sposobem na oszczędzanie silnika jest po prostu uważna i spokojna jazda. Także 70-75 km na godzinę. Kakożonek pisze. Jak została zorganizowana wyprawa? Czy drugi samochód to twoi znajomi, czy wynajęci ludzie? Czy udostępnisz dokładną trasę, którą przejechałeś, żeby można było wybrać się tym szlakiem? Dostępna trasa jest, ten ślad GPS-u jest, ja tam gdzieś już go udostępniałem w jakichś komentarzach, oczywiście tutaj w opisie tego filmu też ten link podam,
No, wyprawę organizowałem od początku do końca sam. Ekipę, która mi towarzyszyła, również zatrudniłem, aczkolwiek są to ludzie, których znam, ponieważ staram się jeździć w świat z ludźmi, których znam i których ufam. Ta moja ekipa, która mi towarzyszyła, świetnie się sprawdziła, zarówno w Afryce, jak i później w Azji. I jeżeli myślałbym o ponownej tego typu wyprawie, to oczywiście chciałbym w pierwszej kolejności, żeby oni do mnie również dołączyli. Dobra, jedziemy dalej. Jekubos pisze. Chciałbym właśnie poznać przyszłe plany wydawnicze. Może ramowy plan, kiedy mniej więcej możemy spodziewać się jakichś następnych serii, niekoniecznie tych z Maluchem. Pozdrawiam. Również pozdrawiam i dzięki za pytanie. No, tak jak mówiłem, nie jestem youtuberem. Komary mnie tutaj zjadają, przepraszam. Czasem tak odmachuję się. Nie jestem youtuberem, więc nie prowadzę tutaj jakichś regularnych vlogów czy czegoś w tym rodzaju. Jak widzicie, dosyć skrupulatnie robię te serie. To wymaga dużo pracy, dużo czasu. No i oczywiście to dużo to kosztuje, więc nie mogę sobie pozwolić, że będę takie serie wrzucał każdego miesiąca. Ale chcę dzielić się tymi moimi podróżami, także na pewno w przyszłości na tym kanale będą inne filmy. No, planuję, chciałbym ukończyć taką mini serię o podróży elektrycznym samochodem przez Afrykę, i to w tym roku, także mam nadzieję, że pod koniec roku ta seria się na tym kanale, czy te kilka odcinków na tym moim kanale się ukaże. No, przyszłą dużą, większą serię z cyklu Maluchem przez świat planuję w przyszłym roku. No, ruszam do Ameryki najpierw północnej w przyszłym roku i mam nadzieję, że również szybko, już mając pewne doświadczenie, uda mi się zakończyć ten projekt, no, kończąc go właśnie udostępnieniem kolejnego serialu. I to, no, w międzyczasie jeszcze dodam, że mam w planach również udostępnienie kilku krótszych filmików z jakichś krótszych wyjazdów, może takich bardziej poradnikowych, bardziej w stylu vlogów, nie filmów, tak jak to robiłem wcześniej, tylko vlogów. Może kilka takich krótszych odcinków też się w międzyczasie gdzieś tam pojawi. Dobra. OAF pisze. Czy w następną podróż również wybierasz się Maluchem? W następną nie, bo w następną podróż planuję krótszą. Taką bliską podróż, ale to bardziej takie wakacyjne plany. A Maluchem, taką dużą, oczywiście tą dużą podróż, to wybieram się Maluchem do Ameryk w przyszłym roku, tak jak już mówiłem. Patryk Michalski pisze. Z jakiego kraju chciałeś najszybciej wyjechać? Był nudny, niebezpieczny i tym podobne. Podczas obydwu podróży Afryka, Azja. No, jeżeli chodzi o Afrykę, to oczywiście najszybciej chciałem wyjechać z Egiptu, bo po prostu tego kraju miałem już serdecznie dosyć po spędzonych 2 tygodniach w namiecie i wszystkich perturbacjach związanych z wyciągnięciem Malucha, no i przede wszystkim z samochodu ekipy sportu. Tak mi było śpieszno, że przecież musiałem dojechać do Asłanu, gdzie tam trzeba było wyrobić wizy do Sudanu, i od Damiety do Asłanu dzieliło mnie 1100 km. No i tak było mi śpieszno, że te 1100 km pokonałem w 2 dni. No, jadąc nawet 700 ponad kilometrów jednego dnia moim Maluchem przez egipską pustynię zachodnią. No i to było niezłe wyzwanie. W Azji, no, najszybciej chciałem chyba opuścić Europę. No, chciałem po prostu dotrzeć do Azji, wjechać do Istambułu i w Stambule przekroczyć granicę między Azją i Europą, Europą i Azją, i w końcu do tej Azji wjechać. Więc te kraje, ten szybki przelot przez Europę był właściwie zamierzony. A później właściwie no, nie było takiego miejsca, które chciałbym jakoś rewelacyjnie szybko opuścić. No, w pewnym momencie oczywiście step w Kazachstanie stał się dosyć nużący i czekałem na trochę zmianę
zmianę klimatu. Zbyszek Rybarczyk pisze, jak maluch wrócił do Polski, ile taka przyjemność kosztowała? No maluch wrócił w kontenerze razem z Filmontem. Kontener był duży, 40. Dlatego też dołączyli motocykliści, którzy tam przetrzymywali we Władywostoku swoje motocykle. Stąd oczywiście ten koszt tego kontenera się rozłożył w sumie na cztery osoby. Całość łącznie ze wszystkimi opłatami portowymi i w Hamburgu, bo kontener płynął do Hamburga, i w porcie we Władywostoku całość wyszła $5000. Dobrze, Radosław z Grzędek pisze, kilka nawet pytań zadał. Czy planujesz wyprawę do Australii przez Australię? Tak, chciałbym kiedyś przez Australię przejechać, niekoniecznie maluchem. Chciałbym przemierzyć interior Australii samochodem takim, najlepiej z napędem na 4 koła. Czy w trasie przez Mongolię rzeczywiście napotkałeś jakieś graty pozostawione przez uczestników Mongol Rally? Nie spotkałem żadnych porzuconych samochodów przez uczestników z Mongol Rally. To raczej dotyczy wcześniejszych rajdów, gdzie faktycznie dosyć lekceważąco uczestnicy rajdu podchodzili do tego, co robią ze swoimi samochodami, i nagle 300 załóg gdzieś tam w Ulaanbaatar się chce tych samochodów już jednak bardzo starych co roku pozbyć. No i raz, że nie spodobało się to w samym Ulaanbaatar i nie podobało się to też oficjalom mongolskim, stąd też ten przepis, który zresztą zaczął być egzekwowany, przepis dotyczący kaucji na kilka dni przed moim pojawieniem się na granicy mongolskiej, i po to właściwie, żeby zatrzymać rajd Mongol Rally. Faktycznie wiele załóg zostało, dopóki się tam organizatorzy rajdu z oficjalami mongolskimi nie dogadali, faktycznie kilka załóg zostało odesłanych z granicy i jechali oni do Ulaan-Ude, gdzie się ten rajd miał kończyć już nie przez Mongolię, a przez Rosję. Może podróż przez Europę? No, przez Europę przejechałem wszerz i dłuż już wielokrotnie, więc na razie nie planuję jakiejś takiej wyprawy przez Europę, ale zachęcam, bo warto zacząć od podróży bliższych. Ja zacząłem przygodę z maluchem przecież od podróży przez Polskę. Zachęcam bardzo serdecznie do takich podróży wokół własnego domu. Wtedy można się przekonać, czy faktycznie taki styl podróżowania odpowiada, czy nie, i z czym on się wiąże, jak się go je. Co się stało z pompą hamulcową? No, zaczęła przepuszczać pompa, więc po jakimś czasie ten pedał faktycznie zaczynał dotykać podłogi. No to mi sprawiało dużo problemów, stąd decyzja na wymianę pompy hamulcowej. Czy Fiat ekipy filmowej poza problemami z DPF-em w Tadżykistanie nie sprawiał żadnych problemów? Sprawiał drobne problemy. No to nie jest samochód na takie wyprawy. To jest samochód raczej rodzinny, gdzieś tam na wycieczki poza miasto ewentualnie. Nie jest to samochód terenowy. Nie był zaprojektowany oczywiście do takich wypraw. Mimo tego świetnie się generalnie spisał i dojechał do końca, aczkolwiek no były problemy. Były problemy na wysokości z tym DPF-em, z czujnikiem jakości spalin, komputer trochę wariował na tych wysokościach, później gdzieś tam w terenie też, mimo że jechał w tym terenie, no ale jednak to, przez to, że był dosyć niski i obciążony, ciągle gdzieś tam haczył, ciągle coś trzeba było pod spodem tego samochodu prostować. Czyli sprawiał problemy, ale generalnie dało się przejechać i ostatecznie dotarł do celu. Co było ostatecznym winowajcą wody wewnątrz kabiny? No, tych dziur faktycznie i w podłodze było trochę, więc tamtędy woda się prawdopodobnie dostawała
Również przeciekała mi szyba. Także konkretnego miejsca nie ma, było ich kilka, gdzie ta woda się do malucha dostawała. To jest w końcu maluch. Dobrze. Czy będzie może seria maluchem przez Australię? Pisze Silent. No nie, raczej nie będzie, bo do Australii maluchem się nie wybieram. Kiedy będziemy mogli oglądać Ameryki? Pisze Krzysztof Kałapus. No, jak się uda i wszystko dobrze pójdzie, to pierwsze części może w przyszłym roku, pod koniec roku. Fufcio 199 pisze, pyta, planujesz przejechać drogą z kości? Jeżeli to pytanie dotyczy drogi kołymskiej do Magadanu albo z Magadanu, to tak, jest to jedna z tras, które kiedyś chciałbym przejechać, niekoniecznie maluchem. Myślę o innym samochodzie na to wyzwanie, ale zdecydowanie jest to jedna z dróg, które chciałbym w swoim życiu zaliczyć. Dobrze, tutaj Kuba M. pyta o kwestię przekraczania granic, konkretnie kaucji. Czy nie można było zaplanować wcześniej z Polski bezstresowo? Czy przekraczaliście granice bez wcześniejszego zbadania tematu? Jak to robić? Tylko po prostu podjeżdżaliście pod szlabat. No nie, no mając na uwadze koszty, produkcję, utrzymanie ludzi, każdy dzień kosztuje kupę pieniędzy. Tutaj muszę myśleć oczywiście całościowo i o sukcesie całego projektu. No to takie rzeczy trzeba planować jak najbardziej. Aczkolwiek jadąc w tych kierunkach, czy to Azja Środkowa, czy Afryka na przykład, no sytuacja na granicach, czy też w tych krajach czasem się zmienia z tygodnia na tydzień, albo z dnia na dzień. Także planowanie nie zawsze wystarcza. No, przepis, o którym mówimy, dotyczący kaucji, pokazywano mi zresztą tam na granicy papier, który przyszedł z centrali, z Ulaanbaatar, zaczął obowiązywać kilka dni przed moim tam pojawieniem się, więc nie mogłem nawet mieć świadomości istnienia takiego przepisu. No dzisiaj on na przykład już nie jest egzekwowany i nie ma problemu. Uczestnicy dzisiejszy tego rajdu Mongol Rally nie mają problemu z wjazdem do Mongolii. Czy rozjechałeś, czy byłeś blisko rozjechania jakiegoś zwierzaka po drodze? Nie, nie byłem. Jaka sytuacja była dla ciebie najbardziej niebezpieczna podczas podróży? No nie było właściwie takich sytuacji jakichś niebezpiecznych. Miałem jedną taką niepewną sytuację w Afryce, w Tanzanii, gdzie wyruszałem w trasę. No i zaczął jechać za mną jakiś samochód. Ten samochód się trzymał w jakimś odstępie ode mnie, a jechałem no, przez burz, czyli droga była wymagająca dla malucha. Jechałem bardzo wolno, jakieś 20 km na godzinę. Ten samochód był terenowy, ze spokojem mógł mnie dogonić i wyprzedzić. Jednak się trzymał jakimś odstępie ode mnie i tak no, przez dobre pół godziny za mną jechał. Dopóki się nie zatrzymałem za zakrętem i ten samochód nie przejechał. No tam było kilku typów wyglądających, nie budzili mojego zaufania, także później, gdy spotkałem się z ekipą na tej trasie, postanowiłem, że wrócimy wszyscy do miasteczka i noc spędzimy w miasteczku. I to właściwie jedyna była taka sytuacja, gdzie czułem się jakoś niepewnie. Jaki mieliście budżet, ile kosztowała was wyprawa? No oczywiście nie was, tylko mnie, bo jak tutaj ja tą wyprawę finansowałem, a ekipa towarzysząca po prostu dla mnie pracowała. No cały budżet, jeżeli chodzi o produkcję filmu, był dosyć spory, no bo chciałem to zrobić w takiej jakości telewizyjnej. Wynagrodzenia, koszt, utrzymanie ekipy, cała papierologia to jest spory koszt, nie będę tutaj o tym mówił. A jeżeli chodzi o samą wyprawę, no myśląc, że powiedzmy jedzie się nie maluchem, który pali mniej, ale z takim bardziej współczesnym samochodem, który powiedzmy średnio gdzieś pali na takiej trasie 10 litrów,
No to same 10 tysięcy złotych przynajmniej na paliwo jest potrzebne. Drugie tyle gdzieś tam na tej trasie, żeby przeżyć. A ja myślę, że tak, żeby mieć pewien relaks podczas takiej podróży i robić trochę więcej niż tylko siedzieć w buszu, w namiocie, to myślę, że budżet takiej wyprawy, bez oczywiście produkcji filmowej, powinien wynosić jakieś 30 tysięcy złotych, biorąc też pod uwagę, nie biorąc pod uwagi, przepraszam, ewentualnego powrotu kontenerem samochodu do Polski. Czy miałeś problemy w którymś kraju w związku z posiadaniem drona i lataniem nim? Pytałeś się o zgody, czy to partyzantka? Są takie kraje, które zabraniają nawet wwozu drona i rekwirują. No miałem problem w Egipcie, ponieważ dron został, wyjechałem do Afryki, zarekwirowany w Egipcie. Mnóstwo związanych z tym problemów. Policja się zaangażowała, Kubie, kierowcy, filmowców nawet groził areszt. I ostatecznie dron musiał zostać w porcie, czego nie mogę odżałować. Nie samego drona, tylko tych wspaniałych zdjęć lotniczych w Afryce. W Azji nie było problemu, oczywiście nikt tego drona nie odkrył, na żadnej granicy się drona nie dopatrzył, czy na jakiejś kontroli drogowej. Filmowanie oczywiście było takie bez żadnej zapowiedzi, jak tu określasz, była to partyzantka. Tutaj znowu pytanie na temat drona. Nie było problemów z tego względu, że nie ujawnialiśmy tego drona. Lataliśmy tam, gdzie raczej nikt tego nie widział i nie miał pojęcia, że gdzieś tam jakiś dron turystów lata nad jakąś przestrzenią. Pozwoleń żadnych specjalnych nie załatwiałem. Dzięki za pytanie. Dobrze, następna. No było koszt wyprawy, to już o tym mówiłem. Kiedy będzie seria z przejazdu przez obie Ameryki? No może Ameryka Północna, jak się uda w przyszłym roku, pod koniec roku. Czy podczas podróży częściej nocowaliście w jakichś kwaterach, czy pod gołym niebem? Pyta Dobek 1989. No oczywiście spanie na dziko jest tańszą opcją. Więc staram się, jak tylko jest to możliwe, spać na dziko. Mniej więcej to wyglądało tak, że dwie noce były na dziko, a jedna gdzieś tam w hotelu. No oczywiście ekipa musi się wykąpać, też wyspać w łóżku, ale przede wszystkim było to spowodowane tym, że no jednak produkujemy serial, mamy mnóstwo kamer, mamy mnóstwo baterii, komputery. To wszystko trzeba gdzieś co jakiś czas ładować, bo tych sprzętów jednak się cały czas codziennie używa bardzo dużo, więc no taki postój w hotelu również zapewnia to, że wszystkie baterie się naładują. Motopasja.pl pyta, czy może wybrałbym się do Japonii. Kiedyś chętnie do Japonii pojadę, ale pewnie nie samochodem. Susan King pyta, jakie najcenniejsze dla ciebie pamiątki przywiozłeś z obydwu podróży? Oczywiście te najcenniejszymi pamiątką jest cały materiał filmowy, który udało mi się podczas tej podróży wyprodukować. Także materiał filmowy to najcenniejsza pamiątka. Teraz Rafał Szypulski. Oj, tutaj mamy aż 30 pytań. No bardzo dziękuję ci, Rafał. Postaram się na te pytania odpowiedzieć. Ile czasu zajęły ci przygotowania do wyprawy? No mniej więcej rok poświęcam na przygotowania, więc teraz na przykład za rok chcę wyruszyć do Ameryk zieloną bestią, więc no już powoli zaczynam myśleć o tej podróży. Mniej więcej rok, gro czasu oczywiście spędzam na przygotowaniu produkcji filmowej, skompletowaniu ekipy, sprzętu, no to dosyć skrupulatnie się do tego przygotowuję. No zaczynam oczywiście planowanie trasy, miejsc, które chcę odwiedzić, planowanie sprzętu, oczywiście
planowanie i zajęcie się biurokracją, no i przede wszystkim kompletowanie budżetu, no bo jeżeli chcę zabrać ekipę, no to jest wyjątkowo trudna sprawa, muszę oczywiście mieć na to fundusze, więc staram się skompletować ten budżet, uderzając między innymi do sponsorów. Mniej więcej w połowie finansuję wyprawy sam, w połowie dzięki uprzejmości wielu sponsorów, za coś bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli mi brakują pieniądze, to często posiłkuję się kredytem lub kartą kredytową, lub po prostu pożyczam fundusze na cały projekt. W jaki sposób dobierasz zespół? Co to za ludzie? Tak jak już mówiłem, staram się podróżować z ludźmi, których znam, których ufam i wiem, na co mogę liczyć ze strony moich towarzyszy. To jest bardzo istotne, bo w podróży jednak takiej, która jest wymagająca, a tak już mi się trafiło, że towarzyszył mi człowiek bardzo istotny w ekipie, który no nie dawał rady niestety i to no miało dosyć negatywny później efekt w pracy całej reszty ekipy, więc no ludzie sprawdzeni są bardzo istotni. Czy śladami dziadka napiszesz książki z wyprawy? No obecnie piszę książkę o wyprawie przez Afrykę elektrycznym samochodem. W połowie już mam też napisaną książkę o podróży przez Azję, a napisałem i wydałem książkę w 2016 roku o podróży maluchem przez Afrykę. Tą książkę można zdobyć w wielu księgarniach. Można z autografem ją zdobyć też w moim sklepie internetowym. Polecam. Maluchem przez Afrykę. Czy jest szansa na jakiś sklepik z gadżetami z podróży? No sklepik jest, są tam książki, no jedna książka w tej chwili. Ja tam znajduję, kilka zdjęć można tam zdobyć. Czym się właściwie zajmujesz zawodowo? Podróżami zajmuję się zawodowo. Czy mieszkasz w UK, czy w Puszczykowie? Mieszkam w Puszczykowie. Kiedy planujesz podróż po Amerykach? W przyszłym roku chciałbym zacząć. Czy jest szansa na jakąś kartkę z podróży w przyszłych odcinkach wzorem innych podróżników? No jest taka szansa. Myślę o Patronite. Tutaj wielu z was mnie do tego namawia, więc możliwe, że ten Patronite powstanie, wówczas taka opcja będzie. Przy każdej podróży jest opcja wpisu na maskę i jechania w ten sposób ze mną na masce malucha. O tym zawsze też informuję przed wyprawą. Ile maluchów miałeś w zapasie w razie awarii na części? No miałem dwie skrzynie części zawalone, właśnie maluch był zawalony tymi częściami. Tych części było dużo, no 99% z tych części oczywiście wróciło do Polski. No myślę, że dużo komponentów malucha jechało, ale jednak całego malucha bym z tych części nie złożył. Kiedy zaczęły interesować cię podróże? Pyta Rafał. No podróże towarzyszą mi od dziecka. Właściwie jak już się urodziłem, to podróże były obecne w moim czasie, więc trudno jest mi powiedzieć, kiedy dokładnie się ja osobiście nimi zainteresowałem. Tak jak mówię, podróże, opowieści, zdjęcia z dalekich krain towarzyszyły mi właściwie od urodzenia. Czy twój ojciec też ma takiego bakcyla podróżowania? Ma, owszem. Tata odbył kilka bardzo ciekawych podróży, wypraw. Napisał 6 i wydał 6 podróżniczych książek. Ostatnio był w Boliwii. Spędził nawet wiele tygodni w Puszczy Boliwijskiej, takim miejscu, gdzie tam wcześniej stopa człowieka nie stała. Był też przez kilka miesięcy w Boliwii, zwiedzając ten kraj. O tym kraju też powstała książka. Czy twoje studia, kariera zawodowa jest związana z podróżowaniem? Kariera, jeżeli to można tak określić, to możliwe, że tak. Studia nie, studiowałem zarządzanie i marketing. Jaka była twoja pierwsza poważniejsza podróż, wyprawa? No pierwszą taką dłuższą podróż odbyłem, która trwała kilka tygodni, no prawie 2 miesiące. To była podróż z plecakiem przez Europę.
Wtedy podróżowałem i autostopem, i pociągami, i tym, co właściwie czym się dało podróżować. Miałem wtedy 19 lat, to było w połowie lat 90., więc te podróże wtedy troszeczkę inaczej wyglądały niż teraz. No dzisiaj można o wszystkim się dowiedzieć z internetu, wtedy tego internetu jeszcze nie było, więc taka podróż to była faktycznie doświadczeniem niezapomnianym, bo się jechało w świat zupełnie taki nieznany, nie mając do dyspozycji setek relacji z podróży i opisów miejsc. Ten świat się troszeczkę wtedy inaczej poznawało. I to była moja pierwsza taka duża podróż. Dotarłem aż do Portugalii, w jedną i w drugą stronę. Zajęło mi to prawie dwa miesiące. Czy podczas wyprawy robisz też profesjonalne zdjęcia? No, nie jestem profesjonalnym fotografem, towarzyszy mi fotograf, który też nie jest profesjonalistą, ale robi bardzo dobre zdjęcia, stąd też staram się Alberta namówić, żeby zawsze do mnie dołączył podczas podróży. Ja też robię zdjęcia, aczkolwiek trudno je nazwać profesjonalnymi. Myślałeś o opcji dobrania jakiejś osoby, jak podczas wyprawy dookoła Polski? Jeżeli tutaj pytasz o pasażera w maluchu, to nie myślę o tym, ponieważ lubię swoją przestrzeń w maluchu, lubię to, że jestem w tym maluchu sam. To jest moja osobista przestrzeń. Z ekipą obcuję wieczorami, czytam przy jakimś tworzeniu jakichś zdjęć i ujęć. A tak, bardzo sobie cenię to, że jest w tym maluchu, jestem sam i jest taka moja osobista przestrzeń, także nie myślę o pasażerze. Czy wypuszczenie płatnego DVD z wyprawy nie jest opłacalne? No, zależy ile się tych DVD sprzeda. W jakimś tam stopniu pewnie jest to zawsze opłacalne. Niedużym oczywiście. Jak zamierzasz skomercjalizować, zmonetyzować swoje wyprawy? No już to robię. Książka, film przecież serię sprzedałem telewizji. To mi pozwoliło serię azjatycką zrobić o jeszcze lepszej jakości. Mnóstwo spotkań z ludźmi. W ostatnich 5 latach odbyłem prawie 400 spotkań. Miałem prawie 400 publicznych wystąpień. Także taka praca podróżnika ma wiele, wiele aspektów. Jak mógłbyś opisać swoje uczucia przed wyprawą? Czy czujesz adrenalinę, podekscytowanie? Oczywiście czuję podekscytowanie, adrenalinę, niepokój jakiś czuję, ale czekam na ten moment. Generalnie czekam z niecierpliwością, ponieważ przed wyjazdem jest tyle różnych spraw do załatwienia, mnóstwo tych spraw. Człowiek właściwie jest w jakimś pędzie, więc gdy się wsiada już w ten samochód, odpala się to auto i rusza, wówczas dla mnie to jest taki moment, kiedy mogę odetchnąć, że w końcu już jadę. Czy masz listę rzeczy do zabrania, czy za każdym razem z grupą ustalasz to, co trzeba wziąć? No, taką stałą listę oczywiście mam, ona wynika z doświadczeń już kilku wypraw samochodowych, także mniej więcej wiem co zabrać ze sobą. Staram się oczywiście tą listę uzupełniać, czy na bieżąco poprawiać. Czy Fiat Firmo od ekipy sprawdził się tak, jak trzeba podczas tej wyprawy? Czy doszliście do wniosku, że to ryzykowny model? Dlaczego? Sprawdził się, tak jak już o tym mówiłem, aczkolwiek nie jest to samochód specjalnie stworzony na takie wyprawy. Na pewno mając inne auto, bardziej terenowe, może lepiej by się do tego nadawało takie auto. Czy musiałeś sam załatwiać sponsorów, a może masz jakiegoś menadżera? Menadżera nie mam, wszystkim zajmuję się sam. Która noc pod gołym niebem podczas tej podróży była dla ciebie najciekawsza? No, tych nocy pod niebem było sporo, one wszystkie były w jakimś stopniu ciekawe. Najbardziej mi się podobało oczywiście w Mongolii. Czy masz głód podróżowania zaraz po zakończeniu jednej podróży?
No, oczywiście, gdy kończę podróż, myślę o powrocie, no bo tęsknię za domem, za rodziną, ale po jakimś czasie faktycznie również wraca do mnie tęsknota za podróżą. Cały czas właściwie myślę o podróżowaniu, myślę o kierunkach, gdzie chciałbym się wybrać dalej, i ciężko usiedzieć jest mi w miejscu. Przemieszczając się, czuję się najlepiej. Czy miałeś jakieś obawy dotyczące bezpieczeństwa w którymś z odwiedzanych krajów? Oczywiście, jadąc, trzeba podróżować świadomie. Ja staram się być świadomym podróżnikiem, nie pcham się tam, gdzie mogłoby mi coś grozić potencjalnie. Uważam na to, ale to zupełnie działa tak samo jak, nie wiem, udając się do Warszawy gdzieś, zapuszczając się po ciemku na jakieś osiedle ciemne, no również coś może się tobie stać, więc to działa zupełnie na takiej samej zasadzie. Po prostu na siebie uważam, uważam na rzeczy swoje. No nie zostawił na przykład bym samochodu gdzieś samego na ulicy, ze wszystkim w środku. No są tacy podróżniczy, którzy to robią, później wracają i samochód jest okradziony. Także no po prostu trzeba uważać, świadomie podróżować, myśleć o pewnych zagrożeniach, których no jednak w większości nie ma podczas podróży, ale no tak jak mówiłem, warto być świadomym podróżnikiem. No, w krajach, przez które przejeżdżałem, no, były pewne zagrożenia, oczywiście, ale tak jak mówiłem, starałem się ich unikać. Łapówkowe sytuacje podczas podróży. Było ich sporo. W Kazachstanie najwięcej, właściwie kilka razy, no, musiałem jednak coś tam zapłacić. Bodajże było to 3 razy podczas całej wyprawy. Jakie języki obce chciałbyś podszlifować, ponieważ okazują się być najbardziej przydatne? No teraz chciałbym trochę podszlifować hiszpański, ponieważ no w przyszłości oczywiście wybieram się do Ameryki Południowej. Podróżując przez Azję, warto znać rosyjski, aczkolwiek nie jest to potrzebne. Gdybym, powiedzmy, chciał spędzić gdzieś w jakimś kraju więcej czasu niż tylko przejeżdżać przez ten kraj, no to ten język rosyjski na pewno by był przydatny znacznie bardziej. Jednak gdy się kraj przejeżdża, tak jak ja to robiłem, no nie jest to konieczność. Można się dogadać, nie znając dobrze języka. No oczywiście najważniejszy jest angielski, bo po angielsku można się dogadać, no praktycznie już teraz wszędzie. W jakimś tam ograniczonym oczywiście stopniu. Kiedy będzie live? Nie wiem, co to jest live. Jeżeli chodzi o na żywo jakąś transmisję, to raczej takich rzeczy nie robię. Czy chciałbym dostać twój autograf na pamiątce z podróży? Czy jest to możliwe? No, książka choćby, jeżeli uważasz to za pamiątkę z podróży, to polecam swoją książkę. I na koniec wielkie dzięki, Arkady, za kilka tygodni podróży. No ja dziękuję, że jechałeś ze mną. Bardzo mi miło, że się mój film tobie podobał, Rafale. I no, mam nadzieję, że doczekamy się wspólnie następnej podróży na tym kanale Elektrykiem przez Afrykę. Dzięki. Marcin Kotek pisze, pyta, czemu akurat do Władywostoku, a nie do Tajlandii czy na przykład Chin? Rosja nie jest ciekawa, zwłaszcza Syberia. Rosja jest bardzo ciekawa, to jest tak duży kraj, że naprawdę jest tam do znalezienia mnóstwo ciekawych miejsc i ciekawych dotarcie do ciekawych ludzi. Syberia w szczególności jest ciekawa. Władywostok zawsze mi się kojarzył jako taki kres Azji, dalekiego wschodu, i chciałem po prostu dotrzeć tam samochodem. Czy planuje, tu pisze Kazik J, czy planuje pan, jeśli tak, to kiedy wydać książkę z tej wyprawy? No, teraz piszę książkę, najpierw chciałbym ją wydać z wyprawy elektrykiem przez Afrykę. Książkę o Azji mam napisaną w połowie i mam nadzieję, że kiedyś wrócę do niej i również uda mi się ją wydać. Czy maluszek poza wyprawami jest przez pana eksploatowany? Słyszałem coś o remoncie po tej wyprawie, ale mi chodzi o kwestię jego eksploatacji.
czy po prostu jest przepalany i czeka sobie w suchym garażu na jakąś następną podróż. I jaki przebieg ma obecnie? No, zielona bestia, 124 tysiące kilometrów ma przejechane, remont jest, po remoncie czasem go odpalam, czasem gdzieś tam się nim wybieram, no byłem między innymi ostatnio w Warszawie maluchem w tom i z powrotem jednego dnia i miałem serdecznie dosyć, bo huczało mi w głowie. Także od czasu do czasu nim jeżdżę, czasami go przepalam. Byłeś orzut beretem od Bajkału, czy nie czemu nie podjechałeś go zobaczyć? Myślałem o tym i właściwie to była taka decyzja przemyślana, dlaczego nie pojechałem nad Bajkał. Ponieważ no, miałem już bardzo ograniczony czas. Gdybym pojechał na Bajkał, to straciłbym no, przynajmniej 2 dni. I później te 2 dni musiałbym nadrabiać już na trasie przez Rosję. A jakoś nie uśmiechało mi się jechać 500 km każdego dnia przez no, ponad tydzień, żeby dotrzeć na czas do Władywostoku, a byłem już ograniczony czasowo. Stąd też decyzja, że nie jadę na Bajkał, a poza tym jakoś nie chciałem tylko tam wpaść, zobaczyć, zrobić zdjęcie i pojechać. Chciałbym nad Bajkał kiedyś wrócić, również samochodem, i spędzić trochę więcej czasu nad tym Bajkałem i po prostu chciałbym, żeby ten Bajkał mnie wtedy pochłonął. I stąd taka decyzja. Następne kierunki, o tym też mówiliśmy. Czy maluch będzie dalej gwiazdą? No maluch oczywiście gwiazdą jest. No i będzie bohaterem podróży przez Ameryki. Kiedy polonezem przez Amerykę? No, polonezem raczej się przez Amerykę nie wybiorę, aczkolwiek chciałbym mieć kiedyś poloneza takiego w swojej stajni klasycznych samochodów. Za ile sprzedasz mi malucha? No maluch nie jest na sprzedaż. Mam nadzieję, że kiedyś, już kiedy zakończy swoją karierę podróżniczą, to trafi on do nas, do muzeum w Puszczykowie. Bo oczywiście, nie wiem czy wiecie, mamy w Puszczykowie muzeum poświęcone mojemu dziadkowi, muzeum podróżnicze, do którego was zapraszam i tam mam nadzieję, że kiedyś ten mój maluch podróżnik się znajdzie. Na twoich filmach widać, że dokucza ci milicja, jak bywa w postkomunistycznych krajach. No o tym też już mówiłem. Faktycznie milicja czasem zatrzymuje, czasem coś tam chce, ale nie jest najgorzej. Najgorzej z tym i na ogół można wziąć takiego milicjanta na przeczekanie. I to działa. No, podczas całej podróży przez Azję jakieś 3 razy bodajże musiałem zapłacić, żeby mnie puszczono dalej. Ile razy padło ja pierdzielę? No to jest zadanie dla was do policzenia. U mnie to wygląda bardzo spontanicznie. Tutaj znowu południe Azji, chętnie się wybiorę na południe Azji, ale nie maluchem. Co mamy dalej? Jarosław Frontczak pyta, jaki mniej więcej budżet, o tym już mówiliśmy. Czy wszystko, co jest w maluchu, czyni go całkowicie niezależnym na wyprawie? No maluch oczywiście może jest niezależny i może być niezależny. Ja oczywiście swoje rzeczy też wszystkie mam w maluchu. Byś zrezygnował z samochodu ekipy, gdybyś nie robił filmu. No, po to jedzie samochód ekipy i ekipa, żeby ten film robić. Bez sensu by było brać i finansować kolejny samochód, gdybym tego filmu i utrzymywać ludzi podczas wyprawy, gdybym tego filmu nie robił. Czy pod koniec Azji cały czas występował problem z silnikiem, jaki zdiagnozowałeś na początku wyprawy? No coś, właściwie tego nie zdiagnozowałem, bo do końca wyprawy nie wiem, co w tym silniku stukało. Właściwie do tej pory nie wiem, co,
co tam stukało na wolnych obrotach. Kiedy silnik był rozgrzany, faktycznie coś tam w nim stukało, ale maluch dojechał do końca i przetrwał tą wyprawę. Później też jeździłem jeszcze przed remontem po Polsce tym maluchem i też funkcjonował. Która podróż wymaga największych przygotowań? Sprzęt, wizy, szczepionki, dlaczego? No myślę, że ta podróż przez Afrykę jednak wymagała trochę więcej przygotowań, bo to był taki początek, również nauka, jak to robić, jak podejść do tej produkcji filmu, właściwie to była nauka. No tutaj muszę powiedzieć, że ta produkcja tego filmu, no to była coś, właściwie no tak już mówiłem, największe wyzwanie tego projektu, bo gdy zaczynałem myśleć o projekcie, oczywiście rozmawiałem z telewizjami, o czym też wspominam, i chciałem zaangażować telewizję, żeby to telewizja produkowała ten film, a ja po prostu jadę. No telewizje mi odmówiły współpracy, nie było to dla nich ciekawe, więc postanowiłem sam zrobić ten serial własnym sumptem. No jednak nie mając żadnego doświadczenia w tej materii. Także no człowiek, który nagle postanawia, aha, zrobię serial telewizyjny, zaczyna to robić, nic o tym nie wiedząc. No i skończyło to się bardzo szczęśliwie, z wielkim sukcesem, że ten serial przez Afrykę, tutaj mówię o serialu przez Afrykę, udało mi się sprzedać, więc no niesamowita jest to sprawa, że jednak nie, człowiek jest w stanie się przełamać i zrobić coś, o czym nie ma właściwie żadnego pojęcia. No i to też wymagało największej pracy, największej cierpliwości i największych przygotowań podczas tych wypraw, jednak filmowych, jak je określam. Która podróż była najbardziej wymagająca i dlaczego? No myślę, że jeżeli chodzi o drogi, no to te drogi w Azji były bardziej wymagające. Była to dłuższa podróż, więcej kilometrów do przejechania. Więcej trzeba było w maluchu wysiedzieć. Także myślę, że Azja była dla malucha trudniejsza. Książki. No książki możemy się spodziewać. Mam nadzieję. Jedna już jest o Afryce. O drugiej Afryce, drugiej podróży afrykańskiej jest i mam nadzieję, że będzie wydana w tym roku na święta. A dalej zobaczymy. Bartek.pl pyta, maluch czy syrenka? Zdecydowanie maluch. Fremont znowu to już było. Czy podczas podróży spotkaliście się z kryzysem? No to jest dobre pytanie. Mieliście jakieś momenty, w których nie mieliście ochoty jechać dalej? Chcieliście zrezygnować? Jeśli tak, to jak często? Podziwiam waszą wytrwałość przez całą podróż. Maurycy Cichocki pyta. No to jest świetne pytanie, bo faktycznie podczas takiej podróży często dopada monotonia. Wysiedzieć w maluchu kilkanaście godzin, dzień w dzień, to jest wyzwanie i faktycznie nieraz już miałem dosyć tego malucha. I często miałem przemyślenia, kurczę, co ja tu robię, po co to robię, dlaczego tu jestem. Mógłbym przecież sobie przejechać, nie myśląc ani o filmowaniu, ani o pracy. Samemu mógłbym sobie pojechać w taką wyprawę, nie mając tego całego bagażu tej pracy, nie musiałbym utrzymywać też ekipy, jechać w innym relaksie, więc dużo miałem takich przemyśleń. Ale maluch na ogół po jakimś czasie wynagradzał w ten sposób, że no, maluch przede wszystkim wzbudza zainteresowanie ludzi i ci ludzie troszeczkę inaczej patrzą na mnie jako podróżnika. Nie patrzą na mnie jak na zwykłego turystę, który przyjechał i któremu można coś tam sprzedać. Są zainteresowani mną jako osobą właśnie poprzez pryzmat tego malucha jako ciekawostki i tym maluch wygrywa. Więc jeżeli miałem takie momenty, które zdarzały się co jakiś czas, że malucha miałem dosyć i podróży miałem dosyć, maluch mi wynagradzał w ten sposób, że wzbudzał zainteresowanie ludzi, do których docierałem. Koszty wyprawy, o tym już mówiliśmy. Kiedy film z wyprawy elektrykiem do Afryki i dlaczego elektrykiem?
kiedy Ameryki czy Maluszkiem? Ameryki Maluszkiem, film z wyprawy elektrykiem, no chciałbym, naprawdę chciałbym w tym roku, na koniec roku, żeby był gotowy. Dlaczego elektrykiem? No, Maluch i klasyczna motoryzacja, w szczególności ta polska klasyczna motoryzacja jest moim hobby. I tym hobby pozostanie, ale jest tylko hobby. Teraźniejszość widzę zupełnie inaczej, codzienność widzę zupełnie inaczej i widzę ją nie dymiąc z rury. Nie dymiąc z rury, gdy odpalam rano samochód, nie dymię mojej rodzinie do kuchni czy do sypialni moich dzieci, nie dymię w miastach, w szkołach i myślę o tym, bo ekologia naprawdę jest w dzisiejszym świecie istotna do tego, żeby, no nie my, ale nasze dzieci żyły w lepszym świecie i o tym trzeba już myśleć teraz. I tak widzę elektryczne samochody, lubię te samochody, przychylny jestem elektrycznym samochodom i chciałbym, żeby być z nimi związany na co dzień. A Maluch to hobby, które oczywiście będzie mi towarzyszyć zawsze. Chciałbym, mam dwa Maluchy w tej chwili, chciałbym jeszcze kupić jednego, chciałbym mieć Poloneza, chciałbym mieć również dużego Fiata, ale to traktuję jako hobby. Tutaj pytanie znowu o kryzys podczas podróży, positive moments. Jak radziłeś sobie z trudnymi chwilami? No, różnie sobie radziłem. Ta moja przestrzeń w Maluchu mi pomagała, przez to, że jednak byłem w tym Maluchu sam. Mogłem się odizolować na jakiś czas. W tym moim Maluchu od reszty świata. No ale oczywiście te bodźce, które docierają do podróżnika podczas podróży, pozwalają zapomnieć o jakichś tam bolączkach czy zmartwieniach. A jadąc samochodem przez świat, bodźców mamy mnóstwo, bo ten świat się cały czas za oknem samochodu zmienia, więc no, każdy właściwie kilometr podróży przynosi coś innego i to bardzo lubię w podróżowaniu. Także no, cała podróż jest właściwie lekarstwem na bolączki podczas podróży. Beata Becia Szy pisze. Dziękuję Beata za pytanie. Takie babskie pytanie, które zawsze mi towarzyszy podczas podróżowania. Co zrobię, jak auto odmówi posłuszeństwa w miejscu, z którego za nic do mechanika się nie można dostać? Miałeś takie myśli, kiedy byłeś w takich miejscach, czy zwyczajnie nie zakładałeś takiego scenariusza? Jak to jest z tymi odczuciami, kiedy się jedzie takimi bezdrożami? No, ja oczywiście bardziej się bałem o to auto ekipy filmowej, czy ono da radę, bo no, Malucha można naprawić bardzo łatwo podczas podróży i to też jest zaleta tego samochodu. Mając odpowiednie części, można o ten samochód naprawdę doskonale dbać i go naprawić w różnych warunkach. Poza tym mechanicy oczywiście po drodze, którzy grzebią jeszcze w silnikach, w takich miejscach jak Afryka czy Azja gdzieś tam, gdzie jeszcze się nie podłącza tylko i wyłącznie komputerów do samochodów, ci mechanicy myślę, że z Maluchem sobie by równie dobrze poradzili. No oczywiście, jeżeli do mechanika byśmy dotarli i jeżeli my, czyli ja i ekipa z tym samochodem nie dalibyśmy sobie radę. No gdybym oczywiście był sam, a tak się zdarzało, no to zawsze można liczyć na pomoc ludzi. No nawet jeżeli nie jest to mechanik, to ktoś się może podholować gdzieś. Tą pomoc zawsze po drodze można znaleźć. Więc ja jadąc nigdy nie patrzę w tym kierunku, że no coś ma mi się nie udać. Bardziej patrzę w tym kierunku i myślę w tym kierunku, gdzie tej pomocy szukać, jakiej szukać i myślę jednak bardziej optymistycznie, że ona zawsze się znajdzie i z takim optymizmem ruszam w trasę, wiedząc właściwie, że ta pomoc po drodze zawsze się gdzieś znajdzie. Dobrze, jakie plany do jakieś plany do Ameryki Południowej, tak, czy mówiłem. Jakie awarie wystąpiły w Maluszku podczas wyprawy przez Afrykę oraz przez Azję? Co wymagało naprawy, co wymiany? Jak wyglądała kwestia zaopatrzeniem w części? Wszystko brali ze sobą czy szukali w okolicy? Jaka była prędkość przelotowa jazdy Malucha?
No, prędkość to na dobrych drogach, już mówiłem, 70-75. W terenie, no oczywiście, czasem się jedzie 25 km, 30 przez wiele, wiele godzin. Jeżeli chodzi o naprawy, no to w Afryce, no na początku był ten problem z tarczą sprzęgła i to właściwie była najpoważniejsza naprawa. To jeszcze w Polsce był z tym problem, jak wiecie, oglądając pierwszy odcinek Maluchem przez Afrykę. Później no, Maluch dał radę i to było w sumie największe zaskoczenie tej podróży, że tak naprawdę się na dobre nie zatrzymał. Nic go nie zatrzymało. Nie trzeba było gdzieś tam go remontować po drodze. No nawalał mi rozrusznik, który no, przestawał funkcjonować co rusz. Zbieżność trzeba było ustawić. Dwie gumy złapałem. Co tam jeszcze? Uszczelkę pod kapą zaworową trzeba było wymienić. No łożysko jedno zaczęło już buczeć i faktycznie trzeba było je wymienić, bo lada chwila by padło. Drugie profilaktycznie zostało wymienione. Pasek klinowy pękł. I to wszystko właściwie. Także Maluch świetnie się sobie poradził w Afryce. Tak samo świetnie sobie poradził w Azji. Bo w Azji złapałem jedną gumę tylko. Świetne opony, Dębica, polecam. W żadnym wypadku nie to nie mój sponsor, ale opony dały radę. No co tam jeszcze w Azji? Rozrusznik nawalał, łańcuszek rozrządu się wyciągnął. No i to wszystko właściwie. Zbieżność też była poprawiana z przodu. To wszystko przez resor, który się zaczynał prostować. No ta pompa, o której już wspominałem, pompa hamulcowa i to właściwie wszystko, no coś tam w tym silniku stukało, ale aha, no kwestia związana z zapłonem, gdzie no dwa razy była cewka wymieniana i moduł zapłonowy, to pomagało na jakiś czas. Gaźnik był cały czyszczony, później złożony z trzech różnych gaźników ze względu na te problemy z zapłonem i przerywaniem silnika. A na końcu okazało się, że to był kabel, który gdzieś tam nie stykał, złącze kabla od czujnika położenia wału. I z tym były te problemy związane z przerywaniem Malucha. Związane. I tyle właściwie. Maluch naprawdę świetnie dał radę. Marek Mazur proponuje Maluchem na jedwabnym szlaku. No, kawał jedwabnego szlaku jednak przejechaliśmy Maluchem. Czy w Azji można rozegrać rajd Dakar? Na pewno. Tam są takie przestrzenie, pustynie, stepy, że na pewno można rajd Dakar zorganizować w Azji. Ryszard Pianecki pyta. Czy ma pan jakąś broń do obrony własnej w razie napaści? Jak sobie z tym radzicie podczas takich ekspedycji? Mam tylko scyzoryk i to nie do obrony własnej, ale raczej takie jest to narzędzie użytkowe, które cały czas używam. Broń nie jest potrzebna, bo ludzie, których się spotyka, raczej w większości są bardzo przychylni i przyjaźni. Ja nie jadę z założeniem w podróż, że ktoś mnie napadnie. Tak jak mówiłem, staram się oczywiście zagrożeń unikać, ale no gdybym jechał z takim założeniem, że ktoś miałby mnie napaść, no to myślę, że ta podróż ciążyłaby mi po prostu ta myśl. Także no żadnej broni ze sobą nie mam. No, podróżuję jednak przez kraje, gdzie docierają setki ludzi. Wielu podróżników przez te kraje podróżuje i żaden z nich nie ma ze sobą broni. Także broń na pewno przeszkadzała podczas takiej podróży. Dlaczego telewizja nie docenia twoich filmów? Również się pytam. Barbara Czarnowska pyta. No, to jest dosyć skomplikowana kwestia. Seria z Azji była w telewizji Metro.
nie z Azji, przepraszam, z Afryki. No i to uważam za swój wielki sukces, tak jak już mówiłem, bo robiłem tą serię nie mając pojęcia o tym, jak to zrobić, jak do tego podejść, a jednak udało mi się. I telewizja Metro chciała zakupić ode mnie serię z Azji. I właściwie stąd też mocno zainwestowałem w tą serię, wiedząc, że telewizja jest chętna po emisji Afryki. Chciano ze mną podpisać umowę. I to właściwie był mój błąd, że tej umowy nie podpisałem, bo później telewizja Metro została kupiona przez Discovery. A Discovery niestety zrezygnowało, mając własne produkcje i generalnie nie było już rozmowy. Przeszkadzały im między innymi nalepki na samochodzie, także było kilka rzeczy nie do przejścia. No i nie udało mi się sprzedać z jakimś sensownie tej mojej serii, aczkolwiek azjatyckiej, aczkolwiek prawdopodobnie ona trafi do mniejszej telewizji jeszcze w tym roku. Mayfu Miłcz pyta, zastanawia się. Zastanawia mnie jedna kwestia odnośnie podróży azjatyckiej. Dlaczego ominąłeś Chiny? Myślał Matthew, że to pozycja obowiązkowa. No, Azja jest tak dużym kontynentem, że oczywiście Chiny to jest skrawek Azji. Oczywiście bardzo ciekawy kierunek. No ja do Azji nie jechałem, dlatego, że jest to dosyć skomplikowany proces wjazd samochodu do Azji. Drogi proces. Ja oczywiście miałem ekipę, dwa samochody, ludzi na utrzymaniu, także generalnie nie było mnie stać, żeby pojechać przez Chiny. Jest to możliwe, ale skomplikowane i drogie, stąd też postanowiłem Chiny ominąć. Czy z racji, że nie udało ci się odwiedzić Uzbekistanu, to czy zamierzasz odrobić te zaległości? Niekoniecznie maluchem. Tak, chciałbym się wybrać do Uzbekistanu, chciałbym się wybrać do Iranu i mam to w planach. Jakie towarzyszyło ci uczucie, gdy jechałeś wzdłuż granicy z Afganistanem i miałeś go w zasięgu wzroku? Czy czułeś czasem, nie czułeś czasem pokusy, by ten kraj odwiedzić? Czy może za bardzo się bałeś? No ja jechałem oczywiście wzdłuż korytarza wahańskiego. Korytarz wahański jest częścią Afganistanu w miarę bezpieczną. Jeżdżą tam turyści, także nie jest to jakieś wielkie wyzwanie czy wyczyn. Tam wjechać, jeżdżą tam motocykliści, jeżdżą tam rowerzyści, jeżdżą ludzie własnymi samochodami. Ja akurat chciałem przejechać inną trasę, do Afganistanu nie planowałem pojechać, no bo tak biegła moja droga, nie kusiło mnie, żeby do Afganistanu pojechać, ale jest to oczywiście możliwe i ten korytarz wahański jest, tak jak wspominałem, częścią Afganistanu, gdzie jeżdżą turyści. Jeżeli ktoś gdzieś czytasz jakieś relacje i ktoś cię chwali na temat przejazdu przez dotarcia do Afganistanu, to zapewne był w tej części, o którą ja się otarłem. Czy będzie podróż elektrykiem przez Azję? Owszem, nie przez całą Azję, jest kilka miejsc w Azji, kilka dróg w Azji, które chciałbym elektrycznym samochodem przejechać w przyszłości. Czy są zarówno w Azji, jak i Afryce kraje, których nie zwiedzałeś, a bardzo byś chciał? Albo czy są kraje, do których nie odważyłbyś się wjechać? No, oczywiście są kraje, które chciałbym odwiedzić. Bardzo bym chciał te kraje odwiedzić i mam nadzieję, że w przyszłości do nich dotrę. Przejechałbyś maluchem przez Himalaje, gdyby to było możliwe? No, przez same Himalaje pewnie nie. No, jest tam Karakorum Highway między innymi. Bardzo ciekawa trasa. No, chciałbym też tą trasę kiedyś przejechać, niekoniecznie maluchem. Czy zabrałbyś swoją rodzinę, chociaż jednego członka, na podobną podróż? To jest moje największe podróżnicze marzenie, żeby pojechać z moją podróżą
z moją rodziną w podróż przez Afrykę, południową Afrykę. I naprawdę o tym myślę i chciałbym w przyszłości się w taką podróż wybrać. TS pyta o przygotowania, czyli wymagane uprawnienia, ubezpieczenia, wypisywanie dokumentów tranzytowych. Czy jakiś kraj coś podważał lub wymagał dodatkowo? No Azja, jeżeli chodzi o podróż przez Azję, jest prostsza w sensie przejazdu samochodem niż na przykład Afryka. No w Afryce na przykład no do Egiptu się nie wjedzie bez karnetu de passage i karnetu CPD. W Azję oprócz Iranu, też do Iranu się da wjechać, ale chyba łatwiej niż do Egiptu bez tego karnetu. No, w Azji właściwie te procedury graniczne w miarę były proste, nie były to procedury skomplikowane. Na miejscu się załatwia dokumenty celne, przy wyjeździe się te dokumenty oddaje, samochód wyjeżdża i nie jest to skomplikowane. No najtrudniej było oczywiście na granicy mongolskiej, gdzie zostałem zaskoczony tą ogromną kaucją. Ubezpieczenia też się kupuje na granicy lub w miasteczkach tuż przy granicy. Ubezpieczenie oczywiście OC samochodu, takie ubezpieczenie warto mieć, bo często policja się o nie pyta. A często załatwia się to po prostu na granicy. Także no nie jest to wielce skomplikowane, oczywiście bardziej skomplikowane niż przekraczanie granicy, nie wiem, z plecakiem. Samochód zawsze z jakimś obciążeniem na granicy, ale no setki ludzi podróżuje w ten sposób i na ogół docierają tam, gdzie chcą dotrzeć. Tutaj cięty mieczem pyta się o muzykę. Muzyka została zrobiona, oczywiście odsyłam do napisu filmu, tam jest autor muzyki i została ona skomponowana konkretnie pod serial z Azji, tak samo serial przez Afrykę miał własną muzykę. Teraz Piotr Cholewiński. Planuję własną pierwszą przygodę ładą Niwą po Bałkanach i pyta się o podpowiedzi. 5 organizacyjnych spraw, które bezwzględnie trzeba ogarnąć przed wyjazdem. No, Bałkany to jest przyjemny na pewno kierunek, jeżeli chodzi o podróż samochodem. No ja myśląc o podróżach dalszych, oczywiście staram się skupić na kilku rzeczach. Przede wszystkim no, chciałbym wiedzieć, gdzie jadę. Planuję taką podróż i warto mieć jakiś plan, gdzie się chcę dotrzeć. No można oczywiście to robić spontanicznie na bieżąco, ale warto chociaż mieć zarys, taki pomysł na trasę i miejsca, gdzie chciałoby się dotrzeć. Oczywiście mając jakiś ograniczony czas, będąc ograniczony czasem, to nawet jest wskazane i wymagane. Przygotować, jeżeli się chodzi o sprzęt, mapy, GPS, polecam Maps.me, taką aplikację mapy, które działają poza internetem. Świetna aplikacja. No i oczywiście warto przygotować samochód, no bo nie chcesz pewnie mieć jakichś niemiłych niespodzianek po drodze, więc warto się na to również przygotować. No finanse oczywiście, musisz mieć świadomość, że samochód w drodze kosztuje, paliwo kosztuje, więc na to też musisz być przygotowany. No i tyle właściwie. No, jeżeli jest auto sprawne, funkcjonuje, jesteś pewny tego auta, to wsiadaj i jedź. Jak maluch będzie się nie nadawał, to oddasz go na złą, czy zostawisz na pamiątkę. Mówiłem, maluch mam nadzieję trafi do muzeum. Ile w przybliżeniu kosztowała ta podróż i czy finansowałeś ją ty, czy sponsorzy? O kosztach już mówiłem podróży.
Sponsorzy. Sponsorzy, staram się szukać sponsorów, no bo nie jestem w stanie sfinansować produkcji serii bez ich pomocy. Sponsorzy dopisują, bardzo im za to dziękuję, bo bez nich na pewno serii i afrykańskiej, i azjatyckiej by nie było. Aczkolwiek rozkłada się to zazwyczaj 50-50, czyli połowę budżetu ja organizuję sam, a połowa budżetu pochodzi od sponsorów. No i dojechaliśmy do ostatniego pytania. Łukasz Świtała pyta, jak wyglądało to z wypróżnianiem. Zależy czego. Wypróżnianiem. Jeżeli siebie wypróżnianiem, no to idziesz w step, w krzaki i się wypróżniasz. No. I tyle. Koniec. Także no, dziękuję bardzo. Długo to zajęło, strasznie. Dzięki wielkie za te pytania. Oczywiście namawiam do subskrypcji, jak to się tutaj na YouTubie namawia. Do zostawiania łapek w górę. No nie wiem, nie można łapek w górę zostawiać, tylko kciuki w górę się zostawia jak już. Także kciuki w górę. No i oczywiście też namawiam do udostępniania moich filmów. Mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się znowu. Dzięki jeszcze raz za pytania. Do zobaczenia, usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć. Bestia.